Witam Was, dostęp polskie miniprowary.pl. Cały czas nadajemy z Dłutowa, dłutowskie degustacje. Zobaczcie wspaniały anturaż. Przenieśliśmy się troszkę do innego miejsca. Czy to jest miejsce z tradycją, Witku? Tutaj to mamy zabytkowe szafy. To jest miejsce z 80-letnią tradycją. Jest to dom wybudowany przed II wojną światową. Świetnie. Remontowany chyba jakieś 15 lat temu, z tego co pamiętam. Tak, tak. Szafa, którą widzimy za nami, ma zostać. Pamiętam, jak smołowałeś dach, to mieszałem tą smołę na smołowanie dachu, ale tym razem jest już chyba blacha na dachu. No dobrze, ale dygresję odnośnie miejsca zostawmy, bo słuchajcie, mamy generalnie piwa, które wybrałem jako najgorsze z całego segmentu rzeczy, które kupiliśmy. Mamy, zapowiada się ciekawie, mamy jabłonowo, pierwszy raz widzę jasne, pełne z serca Mazowsza, mamy dobrze znane jabłonowo-pilc, w którym kiedyś Mason maczał palce, a nawet nie tylko palce, ale całą recepturę ustalił dla tego piwa. No właśnie. I mamy, słuchajcie, jagiełło. Chmielak. Kolejny król. Czyli też może być wątek historyczny, ale tutaj historii. Nie, tutaj mamy wątek kompozycja chmielu goryczkowego marynka i aromatycznego sybilla. Najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu, więc historia jest dosyć skrótowa. Ale myślę, że zaczniemy od niego, ponieważ ono jest najsłabsze, jeżeli chodzi o alkohol. I myślę, że tak naprawdę najciekawsze, jeżeli chodzi o smak. Słyszycie to? Jest pięknie. Godzina jest druga w nocy. No, zegar się trochę spieszy. Czyli jest czwarta. Czyli jest... Nie no, jest która? Bo ja już straciłem rachubę. No, druga to nie jest na pewno. Dobrze, słuchajcie, pijemy piwo tutaj. Staropolskie odmiany marynka. Sybilla już bardziej nowofalowa. I pytanie, czy w ogóle czujemy tutaj chmiele? Nie ma co ukrywać, że wcześniej z Witkiem robiliśmy tą degustację piw ze Zduńskiej Woli Staropolskiej, które naprawdę zrobiły na nas duże wrażenie. No a czuję tutaj właśnie taką leciutką ziołowość od chmielu. Wyraźną, tak. Ja natomiast czuję leciutką zbożowość. O. W ten sposób. Mhm. Jest ten motyw zbożowości. Ja natomiast czuję leciutko. Rusz się czarnymi lepiej. Każdy coś czuje. Nie, generalnie aromat jest bardzo fajny. Nie, taki bo, stonowany na pewno. Słuchajcie, oceniamy lagery. Wcześniej ocenialiśmy piwa staropolskie i to jest niesamowite, że te piwa nie mają wad. Tak się mówi właśnie w piwowarstwie rzemieślniczym, że te wady jednak są obecne, a tutaj sprawdzamy lagery, które są bardzo podatne na wady i one są wszystkie czyste. Naprawdę nigdzie nie było siarki, nigdzie nie było masła. Na razie bardzo fajnie. Także dla mnie przede wszystkim ziołowość, także zdrowie. Zdrowie. Wytrawne. Nie jest słodkie, według mnie. W pierwszym roku czuję taką delikatną goryczkę, a ona po pewnym momencie totalnie zanika i ten smak staje się taki gładki. Andrzej opowiadał o sytuacji, kiedy pojechał na kemping 70 km od Dłutowa, był w barze. Pojechał rowerem, był w barze. Jeden człowiek powiedział, przysłuchiwał się rozmową w barze, jeden człowiek powiedział, ja to lubię tyskie, bo ono jest, cały czas oferuje to samo, że ja się nie rozczaruję. Przychodzę na to tyskie od wielu lat i dostaję ciągle to samo. Okej, czyli stabilność, prawda? Czyli polscy rzemieślnicy, pamiętajcie o stabilności. Natomiast kolejny powiedział, a słuchaj, ja wypiłem takie piwo z Tesco, ono się nazywało chmielone. My potem skonstatowaliśmy, że to było podwójne chmielone z Corneliusa, czyli tam z Piotrkowa. On powiedział, ja rozumiem, że w piwie może być goryczka, ale to było tak gorzkie, że się nie dało wypić. Ty był człowiek wychowany już na innych... I słuchajcie, to jest właśnie to piwo, które ma taką goryczkę, że dla takiego człowieka z baru... Już jest odstręczające. To jest po prostu goryczka, która jest dla niego kompletnie nie do przełknięcia. Słuchajcie, to piwo jest naprawdę goryczkowe, ale na poziomie oczywiście pilsa. To jest bardzo dobry pils, według mnie. Znaczy bardzo dobry, no. A nie zostawia wam takiej cierpkości? Ale to jest goryczka. To jest goryczka. Właśnie, więc ona tam zostaje na tym języku.
Ona zostaje, ale jest naprawdę, no to jest, bo jak piliśmy staropolskie, to cały czas bym nie powiedział, że to są pilsy, to są lagery, a to jest pils. Tak, znaczy porównując to do galerii królów, to można powiedzieć, że to jest krzywousty. Czyli jednak wykręca cię. Czyli cię wykręca. No, bardziej krzywousty niż tamte. To piwo się nazywa, nie no, Jagiełło. Halo. No, Jagiełło. Ale Jagiełło Chmielak. Nie no, zobaczcie, jest etykieta, tutaj mamy te pałąki z chmielem. Tak, ale rzeczywiście etykieta nie kłamie i to na duży plus tutaj zaliczamy. Naprawdę o Jagielle do tej pory piwa z Pokrówki nie cieszyły się moją estymą, poważaniem. Natomiast rzeczywiście to piwo ma chmiel. Ma zdecydowanie chmiel. Słuchajcie, ekspresowe szachy w trakcie już szachmat, tak? Ale za moment, tylko pytanie, kto kogo zamontuje. Ja jestem na tak. Zdecydowanie Jagiełło Chmielak. Jest potężna, chociaż w pierwszym momencie miałam wrażenie, że ona właśnie znika. Powiedziałaś potężna? Tak, tak. Potężna? Znaczy taka wyrazista, może tak. No dobrze, w takim razie sprawdźmy, co ma do zaoferowania manufaktura piwna Jabłonowo. Znawcy cenią manufakturę piwną. Za kultywowanie tradycyjnej sztuki piwowarskiej. Z pasją tworzymy unikalne piwa, a także przywracamy do życia starodawne receptury. Arcydzieła smaku pochodzące z najsłynniejszych krain piwnych. Wiesz co, takiego nadęcia, takiego patosu. No ja tylko znam już bardziej, że piwo ważymy od niepamiętnych czasów. Bo gdzieś się spotkaliśmy z taką historią. To było na piwach Cyprowaru Łódzkiego. Już od końca XIX wieku znane piwo łódzkie. Ale zobacz, dalej. Szlachetne. Znakomite. Jak ten pils. Zero, ale skromność jest ich oznaką. I teraz piwo skromne. Pils to porządnie uważone piwo jasne, pełne, złocisty, czysty w smaku, silnie chmielony polskimi chmielami o sławnych imionach. Słuchajcie, Marynka i Sibilla. Czyli mamy idealne porównanie. Dobrze dobrałem. Ja to wziąłem tak na czuja. Czyli tutaj mieliśmy Marynkę i Sibillę, tutaj też mamy Marynkę i Sibillę. Na koniec, długo dojrzewający. No dobra. To nie, bo to już mamy. Nie, to już zużyte, tak. No, także. Ale to będzie właśnie bardzo dobre porównanie. Mieliśmy Jagiełło, teraz mamy manufakturę piwną. Trochę dziwnie tak z tej perspektywy, nie? Bursztynowe w kolorze. Nawet nie wiem jak, tam to chyba było bardziej złote. Jest ten chmielowy aromat, ale on trochę... On jest on razem z... Coś no. Tu jest. Pachnie jakąś sosną, taką żywicą bardziej. Ale to pozytywnie by było, bo naprawdę... Czuję żywicę, wyraźnie. No brawo. Mocne chmielenie daje żywiczność, ale ja tutaj czuję słodowość. Są słodowe motywy. Jest chmiel, ale jest też słodycz. Ciekawe jak w smaku będzie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to piwo kiedyś miało 14 BLG, teraz ma 12, czyli zjechali trochę. A! I Mason się śmiał właśnie, że zmienili, zobacz, to jest podpis piwowara, którego na szczęście się nie da rozpoznać, czyli on się podpisał, ale tak naprawdę nie wiadomo, o kogo chodzi. Tak. Czyli... tak malutki. Pamiętasz na czeskich, za kwalitu ruci sladek. Sladek, tak. A tutaj za kwalitu ruci sladek i nie wiesz w ogóle, kto to jest. No. Dlatego ruci. Świetne do pstrąga. No tego nie było. Ale z grilla. Pstrąga z grilla i pieczonych mięs. Jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, chcę powiedzieć, że Witek zrobił dzisiaj po prostu rewelacyjny bigos. Pytanie, czy bigos pasuje do piwa? No chyba tak. Nie, jak najbardziej, oczywiście. Co prawda do tego bigosu popełniliśmy wino. Za 10 zł z Biedronki, to był błąd, bo trzeba było właśnie... Nie, może nie, to było celowo, aby piwo nie przesłaniało, wino nie przesłaniało bigosu. Tak. Znaczy tutaj w porównaniu z Jagiełłą za bardzo jest słodowość. To nie jest czysty profil chmielowy.
A jak smaku? No nie. Dla mnie nie. Słodycz. Taka zalegająca słodycz nawet. Ta słodycz, która wyniała się w aromacie, jest ewidentnie w smaku. Piwo ma trochę goryczki, ale przede wszystkim jest, kurde, jest słodkie. No. Na finiszu jest słodkie. Może w porównaniu z tamtym to jest taka duża różnica. Może ono nie jest aż tak słodkie. Ale okej, okay, ono ma goryczkę, ale ta słodycz jest nie. Nie. Ja mówię nie. Czyli Witek, tobie oprócz tego, że jesteś głodny, bo nie najadłeś się bigosu odpowiednio, to rozumiem, że ci smakuje to piwo. Rozumiem, że ci smakuje to piwo. Brakuje szklanki jednej. A słuchajcie, to piwo z jabłonowa już piliśmy wcześniej. I piliśmy nawet dwa razy i za każdym razem mieliśmy inne wrażenia. Jeszcze jedna szklaneczka, proszę bardzo. Kredens jest. Czekaj. A ciągniesz tego metanola? Nie, teraz może jednak nie wiesz. No i tak po dziesiątce. To jest bardzo dziwne piwo, ponieważ za pierwszym razem było dla nas słodkie, za drugim razem wyszedł skunks, czyli taki utleniony chmiel, taka marihuana. Tak, była. No sprawdźmy, co tutaj mamy. No w ogóle też inaczej. Czyli generalnie za każdym razem smakuje inaczej. Jezu, znaczy przede wszystkim pachnie inaczej. No teraz jest słodkie. Nie ma w ogóle nic ze skunksa, z tej właśnie... Teraz nawet jest przyjemny ten aromat w sumie, taki nawet. Chociaż zapach jest bardzo słaby. Nie no, znaczy w ogóle to jest tak niestabilne piwo. Słuchajcie, to nie jest tak, że to są inne warunki, w których piliśmy. Po prostu każde te butelki są inne. To jest piwo za 2,60 groszy w Carrefourze, gdzie podejrzewam, to jest totalna loteria, jak oni to nalewają dla Carrefoura. Nie no, to jest słodycz. Im dłużej wącham, tym mniej czuję. To jest słodycz. Jak poprzednio je wąchaliśmy, to był skunks, czyli ten aromat marihuany. Tutaj jest słodycz. Znaczy ono już, to jest utlenienie, jest delikatna miodowość. Miód, to jest utlenione piwo. Kurwa, przepraszam, to jest w ogóle jakaś fatalna partia. To jest piwo utlenione, zepsute. Tak, ale o polityce nie rozmawiamy. O Jezus Maria, no nie. No ono jest słodkie, utlenione. Miód. Miodowe można zrobić właśnie bez miodu. Tak. W ten sposób. Tak. Jest słodkie po prostu. Słodkie z tępym, płaskim zapachem. Tego nie pijcie. Tego nie pijcie. Ale a to? Spróbujcie. Jagiełło naprawdę... Znaczy, ja powiedziałem, test piw słabych. I co się okazało? No, jabłonowo zsie. Natomiast wielkim zaskoczeniem okazało się Jagiełło. Tylko jeszcze partii nie rozegraliście, żeby zakończyć ten materiał. No ja myślę, że chwilę się jeszcze zejdzie. Chwilę się jeszcze zejdzie, także to oczywiście nie jest nasze ostatnie słowo. Może już niekoniecznie dzisiaj, miejmy nadzieję, że jutro będzie słońce i sobie wyjdziemy do ogrodu i skończymy tą partię może. Także Jagiełło wygranym dzisiejszego wieczoru. Na razie.